Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj chcę wam przedstawić postać niezwykłą, postać bardzo kontrowersyjną. Jest to żołnierz, który miał na sobie mundur armii fińskiej, mundur Waffen-SS i mundur amerykańskich oddziałów specjalnych. Uważany za jednego z najlepszych, a niektórzy nawet twierdzą, że najlepszego żołnierza armii fińskiej w II wojnie światowej. Przed wami Lauri Torni. Lauri Alan Torni urodził się 28 maja 1919 roku w karelskim mieście Vipuri. Był młodzieńcem niezwykle sprawnym, błyskotliwym. W wieku 19 lat poszedł do wojska i zaledwie kilka miesięcy tylko mógł się szkolić, ponieważ wybuchła tak zwana wojna zimowa, jak pewnie znacie z historii, 30 listopada 1939 roku. Armia Czerwona zaatakowała Finlandię. Wydaje się, że właśnie tamten okres miał największy wpływ na to, co później stało się z Laurim, ponieważ Karelia to kraina rodzinna, kraina dzieciństwa Torniego, a w wyniku wojny zimowej wpadła ona w ręce czerwonoarmistów. W międzyczasie zdawano sobie sprawę, że wybuchnie konflikt niemiecko-rosyjski i Finowie chcieli zrobić wszystko, aby być w jakimś tam stopniu na to przygotowani. Wiadomo, że cierpieli na niedobór wszystkiego, przede wszystkim oficerów. Potrzebowali dobrych, wyszkolonych oficerów, znali teren. Teren był ich przyjacielem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś walczył z Rosjanami w zimie, w śniegu, to dostawał łupnia. Tutaj sytuacja była odwrotna, ponieważ to Finowie czuli się o wiele, wiele lepiej na nartach i ubrani na biało. Zresztą cały konflikt związany z Finlandią jest niezwykle ciekawy, ale mówiłem o tej prawdopodobnej wojny z Niemcami, więc Finlandia zdecydowała się na wysłanie części swoich młodych, przyszłych oficerów właśnie na szkolenie do Niemiec, do III Rzeszy. O ile początkowe przesłanki były takie, że będą się szkolić w Wehrmachcie, o tyle później okazało się to niestety błędne, ponieważ Niemcy skierowali tych młodych ludzi do Waffen-SS, czyli cieszącą się złą sławą i obecnie uznawaną za zbrodniczą organizację niemiecką. I właśnie 13 marca 1941 roku Torni trafia w szeregi dopiero co tworzonego fińskiego ochotniczego batalionu SS Nordost. Tutaj ciekawy epizod, ponieważ Torni nigdy nie składał przysięgi Hitlerowi. Tak się akurat złożyło, że był w grupie 16 oficerów, którzy powrócili do Finlandii tuż przed dniem składania tej przysięgi. O dziwo, to nie miało żadnego wpływu na fakt, iż został odznaczony krzyżem żelaznym przez Niemców. Moi drodzy, Finn dowodził niewielkim dywersyjnym oddziałem, ale dowodził nim fantastycznie. Ten oddział odnosił właściwie zwycięstwo za zwycięstwem. Tak naprawdę robili wszystko. Przenikali na tereny zajęte przez Rosjan, porywali żołnierzy, kradli dokumenty różnego rodzaju ważne. Byli tak upierdliwi, że Rosjanie wyznaczyli za niego nagrodę. Było to 3 miliony marek fińskich. Dzisiaj ta kwota byłaby około 450 tysięcy euro i rozpoczęło się właściwie na niego polowanie. Ogólnie jako ciekawostkę można tutaj również dodać, iż jednym z podkomendnych, czyli jednym z członków tego oddziału dywersyjnego, był o dziwo późniejszy
prezydent Finlandii, czyli Mauno Henrik Koivisto. I tutaj rzucił on troszeczkę światła na to, jak działał Lauri Torni. Niestety w pewnym momencie no, nie był zbyt lubiany przez żołnierzy, ponieważ no, wszystkim imponowało to, że tak wychodzi zwycięstwo z każdej opresji, ale podobno troszeczkę się zatracił w tej swojej nienawiści do Sowietów i wiele jego akcji było takich, że w każdej, no i że ich życie po prostu wisiało na włosku. To znaczy był bardzo brawurowy, zbyt brawurowy trzeba dodać i podkomendni jego po prostu cały czas bali się o własne życie. Z jednej strony wiem, co sobie pomyślicie, zaraz, oddział dywersyjny, działający na tyłach wroga często, działający w pierwszej linii frontu często, więc to chyba oczywiste, że bali się stracić życie, ale nie o to chodzi. Chodzi właściwie o to, że on ryzykował za bardzo, on czasami ryzykował niepotrzebnie, choć z drugiej strony oczywiście takie zachowanie, a nie inne, spowodowało, że stał się postacią, no, legendarną. Zresztą za te wszystkie zadania został odznaczony Krzyżem Mannerheima i dostał prawo do tytułowania się Rycerzem Krzyża Mannerheima. Jest to, o ile się nie mylę, jedno z najwyższych albo najwyższe odznaczenie w Finlandii. Kiedy w sierpniu 1944 roku podpisano pokój w Moskwie, kiedy zakończyła się ta tak zwana wojna kontynuacyjna, w Finlandii miały miejsce dosyć ciekawe wydarzenia, ponieważ Finowie zobowiązali się do internowania wszystkich oddziałów niemieckich. Zresztą w tamtym okresie tak naprawdę Fin stanął przeciw Finowi. Możecie sobie poczytać o wojnie lapońskiej tak zwanej. Lauri Torni zdecydował się przejść jakby do cywila, ale nie był w tym cywilu zbyt długo, przynajmniej nieoficjalnie nie był zbyt długo, ponieważ skontaktował się z Jalo Kopelą, czyli innym Finem, także służącym w Waffen-SS. No, miał plan na walkę, cały czas chciał walczyć z Sowietami. Oczywiście tylko jedno państwo mogło im pomóc w tej walce i to była III Rzesza, czyli Niemcy. 20 stycznia 1945 roku na pokładzie okrętu podwodnego U-242 obaj panowie wyruszyli do Niemiec. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że zatrzymywali się po drodze w Lipawie i Gdańsku. W końcu dotarli do Heringsdorfu i tam włączono ich w skład Sonderkommando Nord. Była to specjalna jednostka dywersyjno-szpiegowska. Plan ogólnie był taki, żeby wyszkolić jednostkę, która w przyszłości będzie mogła partyzancko działać na terenie Finlandii. Niemcy zdawali sobie sprawę, że są dwa wyjścia. Albo Finlandia stanie się po prostu kolejną Republiką Radziecką, albo podzieli los podbitych Węgier. Po jakimś czasie Torni z Kopelą dostał propozycję przerzutu do Finlandii, natomiast odmówili, spotkała ich za to kara, zostali wcieleni do 250-osobowego oddziału. No, oddział ten oczywiście miał za zadanie walczyć z Sowietami. Przewaga tych drugich była potężna, w pewnym momencie ta grupa została otoczona, ale udało im się przebić i co zrobili? Na wieść o śmierci Adolfa Hitlera skierowali się na zachód i poddali się Amerykanom. Tutaj też ciekawa rzecz, otóż Torni przebywając w obozie jenieckim, no nie wiadomo, prawdopodobnie obawiał się wydania na wschód. Pamiętajmy, że Rosjanie tutaj na pewno nie zapomnieli, co to był za żołnierz i co im zrobił. Zdecydował się na wstąpienie, a przynajmniej chciał bardzo wstąpić do wojsk Jej Królewskiej Mości. Tak jest, moi drodzy. Na to jednak się nie zanosiło, więc wraz z Jalo Kopelą uciekli i wrócili do Finlandii. Dotarli do Helsinek, ale nie był to okres spokojny. W tamtych czasach działała w Finlandii radziecka komisja kontrolna i 12 kwietnia 1946 roku Torni zostaje aresztowany, następnie w 1947 roku został osądzony, skazany na 6 lat ciężkich robót. Należy tutaj dodać, że była to sprawa numer
1283 i nadal nie odtajniono dokumentacji z tej sprawy. Tutaj, moi drodzy, historycy się zastanawiają, dlaczego Torni nie został skazany na karę śmierci, ponieważ to była kara w owych czasach bardzo często praktykowana. Za to, co Torni robił, spokojnie mógł taką karę dostać. Nie wiadomo, czy dlatego właśnie jeszcze nie odtajniono informacji, tych dokumentów z tej sprawy, czy tam jest coś, co, nie wiem, rzucałoby jeszcze większy cień na bohatera tego filmu. Nie wiadomo. Torni wielokrotnie próbował z więzienia uciec, nawet dzięki tym ucieczkom jego kara została wydłużona też niewiele, bo tylko o 6 miesięcy. No i trzeba tutaj powiedzieć, za każdym razem oczywiście był łapany. Już w czasie, kiedy przebywał w więzieniu, prowadzono przeciwko niemu sprawy. Rosjanie chcieli go ewidentnie udupić za wszelkie działania prowadzone podczas wojny z Sowietami. Oczywiście głównym celem było udowodnienie mu działalności zbrodniczej. Mowa tutaj o ofiarach, czyli tych pojmanych żołnierzach radzieckich. I następuje kolejne bardzo ciekawe wydarzenie. 13 grudnia już 1948 roku ogłoszona jest amnestia i Lauri Torni, były oficer Waffen-SS, wychodzi po prostu na wolność. Lauri Torni zostaje zdegradowany, jego nazwisko zostaje usunięte z wszelkich list awansów oficerskich armii fińskiej, ale o dziwo nikt nie odbiera mu odznaczeń i też zachowuje paszport. Wobec takiej sytuacji Fin decyduje się na emigrację. Celem są Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie ogromny wpływ na jego decyzję miała nienawiść do Sowietów. Jak wiadomo, tamten okres, zimna wojna, Ameryka ewidentnie jest po drugiej stronie muru, więc pewnie dlatego taki kierunek. Najpierw emigruje do Szwecji, ale w 1950 roku na pokładzie statku SS Bolivia płynie do Wenezueli. I tutaj też ciekawostka, ponieważ tam okrętuje się na duński transportowiec Skagen i dociera, uwaga, uwaga, wpław do wybrzeża Stanów Zjednoczonych, to znaczy statek oczywiście przepływa wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a Lauri Torni, jak przystało na wielkiego twardziela, po prostu wyskakuje za burtę i wpław dociera do lądu. W Stanach udaje się do Nowego Jorku, kontaktuje się z Williamem Donovanem, czyli dawnym dowódcą Biura Operacji Strategicznych, i otrzymuje w 1953 roku kartę stałego pobytu na terenie USA. Nie występuje już jako Lauri Torni, tylko Larry Thorn, i właśnie jako Larry Thorn wstępuje w szeregi Armii Stanów Zjednoczonych. W Stanach oczywiście wiedzą, kto to jest, wiedzą, do czego jest zdolny, i mimo tego, iż już nie jest człowiekiem najmłodszym, ma 35 lat, to taki nabytek dla każdej armii jest po prostu skarbem. Oczywiście zasila szeregi jednostek specjalnych. Tamten okres to Wietnam, Amerykanie potrzebują takich ludzi. Zresztą w raportach można przeczytać coś takiego. Mimo przekroczenia granicy wieku 40 lat, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, może śmiało rywalizować z osobami o 15 lat młodszymi. W czasie operacji już jako żołnierz Stanów Zjednoczonych wielokrotnie jest odznaczany, między innymi brązową gwiazdą, zaszczytnym krzyżem lotniczym oraz dwukrotnie purpurowym sercem. Jego historia nie ma jednak szczęśliwego zakończenia, ponieważ w 1965 roku, konkretnie 18 października, śmigłowiec jego rozbija się w Laosie, oczywiście neutralnym Laosie, ale wiadomo, że CIA, jak i jednostki, amerykańskie jednostki specjalne działały tam już w tamtym okresie. Nie odnaleziono wtedy żadnych szczątków, więc pojawiły się, nagromadziły się różnego rodzaju historie, legendy, jako żeby po prostu zniknął w dżungli, cały czas żył w tej dżungli, walczył z komunistami, bo to była cała jego historia, prawda?
Jednak były nieprawdziwe, katastrofa rzeczywiście miała miejsce, Lauri Torni zginął, czy też może powinienem powiedzieć Lary Torn. I jego szczątki odnaleziono pod koniec lat 90. Skremowano je i 26 czerwca 2003 roku spoczęły na cmentarzu narodowym w Arlington. Jest to mogiła numer 8136. Co ciekawe, moi drodzy, telewizja rok później ogłosiła plebiscyt na 100 najważniejszych postaci w dziejach Finlandii i Lauri Torni zajął tam 52 miejsce. No musicie przyznać, że rzecz niezwykła, ponieważ postać bardzo, bardzo kontrowersyjna. Oczywiście Lauri Torni i jego historia jest przedstawiana w zależności od tego, jaki element rządzący jest u władzy. Ja nie zamierzam go oceniać, ocenę pozostawiam wam. Czy to był człowiek honoru? Znaczy tak, z tym, że był niezwykłym żołnierzem, jednym z najlepszych, z tym należy się zgodzić oczywiście. Natomiast czy chęć walki z Sowietami usprawiedliwia wszystko to, czyli na przykład przynależność do Waffen-SS? A jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem. Przecież, moi drodzy, kiedy organizował ruch oporu, tak jakby walkę podziemną w Finlandii, to pomoc dostawali od gestapo. To gestapo koordynowało to wszystko. Także postać albo bardzo trudna do oceny, albo bardzo łatwa do oceny. To znaczy jedna grupa może przyznać mu medal za całokształt, za całe życie, ale druga grupa może okrzyknąć go zbrodniarzem wojennym. Kto z nich będzie miał rację? Należałoby tutaj zadać pytanie oczywiście, czy cel w tym przypadku uświęca środki? Czy chęć walki z komunizmem, z Sowietami usprawiedliwia zbratanie się z Niemcami, z SS lub gestapo? Na to pytanie, moi drodzy, musicie sobie odpowiedzieć sami. Mam nadzieję, że historia Torniego wam się spodobała. Żołnierz niewątpliwie to niezwykły. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.